kurde, nie. Cicho od siebie, nie. Cześć moi drodzy, jestem Kłasek, dzisiaj jest ze mną Mateusz Wieteska. Cześć, witam, bardzo gościł nas na boisku treningowym Legii Warszawa. Trochę się postrzelamy, z racji tego, że w młodzieżowych kadrach zdobyłeś 9 goli, co jest no, fajnym wynikiem jak na obrońcę. No, też tak mi się wydaje. W każdej grupie młodzieżowej grałeś od U15, tak? Od U15 w każdej młodzieżowej grupie. Chyba nawet w każdej coś tam mi się udało ukończyć. A jak teraz z formą? Coraz lepiej, coraz lepiej. Zwyżkuję. 18 występów, 3 bramyczki strzelone, więc pierwsza konkurencja będzie także związana ze strzałami. Zobaczymy, jak ta piłka siedzi na nodze. Mam nadzieję, że dobrze. Zaraz się przekonamy. I słuchaj, piłki, które ustrzelisz, wszystkie, co będzie wpadać, każdy punkt zdobyty, to są piłki, które będziemy potem przekazywać do akademii. Mhm. Jaką akademię wybrałeś? Czy akademię, no to moją, co zaczynałem w sumie grać, zaczynać moją przygodę z piłką, czyli w Pogoni Gdańsk Mazowieckich. Chciałbym po prostu im tam pomóc, bo wiem, że zawsze się przyda młodym chłopakom. Trenować się w takim szczęście i myślę, że jeżeli taki trening sprawi, no to mam nadzieję, że dużo ustrzelę bramek, żeby mieli dużo piłek do... Piłek nigdy za wiele, tak? To się zadziewa. No dobra, no to my lecimy z pierwszą konkurencją. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy. Mateusz teraz podpisze koszulkę Legii. Ona będzie do wygrania na naszych Instagramach. Musicie obserwować nasze profile, polubić nasze wspólne zdjęcie i napisać w komentarzu, dlaczego to właśnie wy macie ją wygrać. I wyłonimy jednego zwycięzcę. Więc tak koszulka wygląda. Ja dam kamień. Dobra, wyjaśnię widzom, o co chodzi. Słuchajcie, teraz będziemy zagrywać piłkę zza bramki do tego kwadratu, który jest ustawiony po lewej stronie. Przyjmujemy piłę, uderzamy na bramę. Każdy gol to jedna piłka dla akademii. Na dwa kontakty. No może... Ty możesz dwa, ja mogę pięć, dobra? No i mamy 8 piłek, więc... Kto pierwszy dawaj? Kamień prężyc, ja daję kamień, dobra? Kurde, nie! No ja zaczynam, tak? Ty zaczynasz, ja tobie zagrywam. Dobra, dobra. Ale to 8 mamy na dwóch? No to ja trafię 8. To ja 2. Może po tym rogu. Zostawiłem na koniec, nie? Najlepsze na koniec. Ważne jak się kończy sezon, tak samo ważne jak się kończy strzelanie. Brawo. Czyli mamy 6. 6 piłeczek było? No, oczekiwałem więcej, ale poprawić już z następnej konkurencji. No dobra, to teraz moja kolej, czyli masz już 6 piłek dla akademii. No a tak dorzucę trochę, nie? No dorzuć, bo musi być, musimy zbierać. Jak najwięcej. Tak, jak dobra, lecimy. Thank you.
tak? No już teraz trzecia. Jest trzym. Ale ważne jak się kończy, tak? Mateusz powiedział. Czyli mamy 9 piłek dla Akademii. 9 piłek. Idziemy dalej. Dobra, dobra robota. Czyli mamy drugą konkurencję. Mamy trzy pozycje. Na początku piątka, szesnastka, potem rzut rożny. Na każdej pozycji po dwie piły. Każda piłka, która wpadnie do bramki, to dwie piłki dla Akademii. Dobra. Ty nie zmieniasz. Ja zmieniasz. No zobaczymy potem dalej. Jeszcze jedna konkurencja, no jeszcze to... jedna i jeszcze raz. No i to rzeczywiście ciężko teraz. Łatwo jak to widzieć strzela. A może coś mi pokazać? Nie, 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 nie. Ja chcę zobaczyć jak ty to robisz. Dobra. Tak w klasówką z Polaka teraz. I cyk, jeden. I raz. Dobra, już nie ma wstydu teraz. Tutaj mogę nie trafić. Ajajajajajajaj. Było blisko. A to by się lepiej wkręcało jakieś bliżej czy dalej? Nie wiem, chyba dalej, tak mi się wydaje. No i łatwiej jest, no łatwiej bo już... No, teraz wychodzi kto ma dobrą technikę, kto nie. Wydaje gorzej. Dobra, nie ma wstydu. Idziemy dalej, są dwie. Dwie, czyli cztery kuki dla Akademii, to mamy 13 już. Nie wiem, czy podnosić. Trzy. Ja się sam nie spodziewałem chyba, że tak. Cicho, nie mówi mi tego. Ale 6 piłek kolejny trafia jest 15. To jest okej. To jest okej. Teraz fajko. Dobra, to zaraz życzę tak powodzenia. Wszyscy trzymają kciuki. Wszyscy trzymają kciuki, ale rzeczywiście tak jest. Nie załatwo. Nie załatwo. Które ja ci nie przeszkadzam. Znowu prosto w kamerkę. I kamera się znowu rozwaliła. Wszystko musi ładnie wyglądać. Dobra, mamy dwie, idziemy dalej. Trzy z rzędu, idzie nieźle. Jedną dodatkową mam, tak? No dobra, dawaj. Jedną dodatkową. Musi być 6 na 6. Nie, 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 nie. Nie. Jeszcze jedna została, to już dokończył. Presja, tu jest presja. Sześć na sześć. No niech będzie 6 na 6. Niech będzie 6 na 6. Dwie piłki nie leżały całkowicie przypadkiem. Przypadkowo. Czyli zdobyłeś 12. Czyli teraz mamy tych piłek 37. Szybka matematyka, tak? Było 15, 12. Było 15. A nie, to 27. 27. Cicho, to się wydnie. Przed nami trzecia konkurencja. Teraz troszeczkę postrzelamy w poprzeczki. Gracie czasami na treningach? No na koniec, na koniec. Na rozluźnienie. Żeby gramy, kto wyczyści komuś. Kto przegra, ten czyści komuś. No ja tutaj w to nie wchodzę, nie? No. Bo raczej przegram. Ale dobra, słuchaj, zaczynamy od piątki. Masz cztery piłki. Jeśli trafisz jedną piłką, zdobywasz dwie piłki dla Akademii. Idziesz na jedenastkę, potem na szesnastkę, półkole od pola karnego, półkole środkowe i tak dalej. Mhm. A jeśli nie trafisz spośród czterech prób żadną piłką, no to jest po prostu koniec, nie? No dobra. Nie, no nie, no myślałem, że zmienisz. Znaczy też tak chciałem, ale tak pomyślałem, że ty pomyślisz? Że nie zmienię. Dobra, najpierw. Jaką ty technikę? Na siłę? Dla mnie chyba zrobię na siłę raz. Dobra, to też raz robię na siłę.
No było chyba, słychać. Było czy nie? Nie widziałem. Nie, no nie było. Nie było. Podpuściłem. Ej, dobra, to jest ta siła. Jest. Prawie podwójna. Dobra, są dwie piły, idziemy dalej. Mamy to, idziemy na to. Ale zarywam. Na tą ostatnią, na spokoju. No lupa. To teraz moja kolej, tak? Twoja kolej, no. Masz 4 piły za 3 piątki, ale ja ustrzeliłem 4 dodatkowe piły dla tak, Akademii. Mamy 31. Do 40? Do 41 w sumie. No bym nie przestrzelił tylko tam, nie wywalił nigdy. Samochody jeżdżą. Dobra, lecimy dalej, to jest szybko. No to za drugim mi siedzi. Trafić za drugim chyba 4 piłki. Było nie. Dobra, lecimy dalej. Czyli czekaj, teraz już masz 8. Plus 8 ogólnie tak. Z tej konkurencji. Tak. Dobra. Jak to nie policzyłem jeszcze razy, że dostanę 4 piłki, no to tak wychodzi. No tak wychodzi, tak powiedziałem. Na mnie nie jestem dalej za tobą, tak? Dokładnie. Bardzo, bardzo blisko. To jest jakiś hit. Idziemy dalej. No to pierwszy na próbę jest zawsze. Trzeba się dostosować dalej. Do danej linii. Tej linii nie liczymy, bo ona jest dorysowana. Idziemy na pół kola. Dobra. Trzy piłki ci starszą, nie? Bo i tak za drugim to tak, do końca tak. Akurat wystarczy. Ale całego boiska nie robimy, nie? Ja to już nie robię. Nie. Co, brama? A nie, nie ma. Ale teraz jest drugi strzał. Jajciu! Dobra, chyba będę musiał kopiłeć za trzecim. Pan coś ucieczył? Poprzeczkę. Dobra, idę jeszcze po jedną piłę. Ostatnia pod presją. Jak nie trafię teraz poprzeczkę, to niestety. Koniec. Nie no, strzał dobry. Strzał dobry, ale wolne liczyłem na więcej. Możesz brać. Liczyłem na więcej, no. Ale no nic, trzeba się cieszyć z tego co jest. Najważniejsze, że piłki wygrane, mamy ich teraz. No właśnie, ile ich mamy? Raz, dwa, trzy razy. Cztery trafiłeś, ale w jednej miałeś za... Za cztery. 8 piłek. Tak. Z tej konkurencji, czyli... Boże, zaraz, jak jest? 31 było. Plus 8. 39. 39, a miałby 41. No nic, no, co zrobić? Walczyłem godnie, to tak samo. Myślę, że chłopaki, dzieci będą na pewno zadowolone z tego, że przekażemy im te piłki, bo dla nich to fajna sprawa. Dzięki Matyli za spotkanie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Trochę tam pokopaliśmy. Widać jak, no forma jest, no siadało dzisiaj, ładnie siedziało jeszcze, na nodze. Jeszcze nie jest. Jeszcze brakuje. Jakby jeszcze było wszystko brakuje. Na pula, to by było tak. Tak, tak, właśnie dlatego trzeba pracować. Myślę, że nie było najgorzej, wtedy nie było. 39 piłek zostanie przekazanych, tyle wspólnie wygraliśmy. Razem wygraliśmy, tak. Życzę tobie dużo zdrowia, sukcesów, powołania do pierwszej kadry. No od U15 do każdy teraz musi być pierwsza. To no, po to pracuję, żeby dostać to powołanie. Dziękuję bardzo. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Wbijajcie na konkurs, który jest na Instagramie. Obserwujcie nasze profile, wszystkie linki są w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki.